kilka najważniejszych informacji o Władysławie Reymondzie. Władysław Reymond, czyli twórca Chłopów, Ziemi Obiecanej, Komediantki, to jedna z tych najważniejszych postaci w polskiej literaturze XIX-wiecznej i XX-wiecznej. Do tego laureat Literackiej Nagrody Nobla. Urodził się on 7 maja 1867 roku w Kobielach Wielkich. Początek dorosłości to częsta zmiana pracy i to przeróżnych pracy. Od 1880 do 1884 roku uczył się na przykład krawiectwa. Później przez kolejne 4 lata był aktorem w grupie teatralnej. Dopiero w 1888 roku zostaje, można powiedzieć, pracownikiem w takiej pracy bardziej stacjonarnej. Zostaje urzędnikiem kolei warszawsko-wiedeńskiej. Ale ponieważ jest urzędnikiem dosyć niskiego szczebla, do tego ta praca była dla niego bardzo, bardzo nudna, wtedy zaczyna dużo, o wiele więcej pisać niż wcześniej. Od 1894 roku rzuca tą pracę jako urzędnika i zaczyna utrzymywać się z pisarstwa. Do 1900 roku napisał m.in. Pielgrzymka do Jasnej Góry w 1895 roku, Komediantkę w 1896 roku, Fermenty w 1897, ale taki, można powiedzieć, pierwszy debiut to rok 1892 i nowela Śmierć. W 1900 roku, a dokładnie 13 lipca, jest ofiarą wypadku kolejowego, w czasie którego złamał 2 żebra i trafia do szpitala. Ale dochodzi do sfałszowania notki w ten sposób, żeby mógł dostać o wiele, wiele wyższe odszkodowanie niż za te 2 złamane żebra. Między innymi wpisano tam, że ma 12 złamanych żeber, poważne kontuzje, które mogą w przyszłości uniemożliwić mu powrót do takiego sprawnego funkcjonowania. Dzięki temu dostaje bardzo wysokie odszkodowanie, które zapewnia mu taką niezależność finansową i można powiedzieć, że też niezależność twórczą. Zanim jednak dochodzi do tego wypadku, napisał Ziemię Obiecaną. Najpierw przez jakiś czas mieszkał w Łodzi, później publikuje Ziemię Obiecaną w latach 1897-1898 w Kurierze Warszawskim. Jako książka Ziemia Obiecana pojawia się w roku 1899. Jest to dzieło o Łodzi, o takim regionie bardzo szybko się uprzemysławiającym, o kapitalizmie, o tym, jak zmieniają się ludzie, zmieniają się, można powiedzieć, te warstwy społeczne w ówczesnym czasie. Lata 90. XIX wieku to też sporo podróży do Berlina, do Paryża, do Londynu, do Włoch i dzięki tym podróżom nawiązuje nowe znajomości, ale też zdobywa dodatkową wiedzę. Następnym jego dziełem są Chłopi, pisana w latach 1901-1908, a wychodząca na początku w odcinkach w tygodniku ilustrowanym od 1902 do 1908 roku, a jako książka w 4 tomach od 1904 do 1909. Za to właśnie dzieło 13 listopada 1924 roku dostaje Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Chłopi, czyli jedno z tych największych dzieł, można powiedzieć, początku XX wieku, nie tylko w literaturze polskiej, stało się czymś, co rozsławiło Reymonda nie tylko w Polsce, ale można powiedzieć w całej Europie. Chociaż to nie tylko Chłopi. 15 lipca 1902 roku żeni się z Aurelią Szabłowską. W latach 1911-1916 pisze trylogię 1794, Ostatni Sejm Rzeczpospolitej, Nil Desperandum i Insurrekcje, czyli taki opis ostatnich lat Rzeczpospolitej przed rozbiorami. To dzieło, o którym niestety wiele osób zapomina, skupia się na tej Ziemi Obiecanej, na Chłopach, ale ta trylogia przedstawiła te ostatnie lata przed tym, jak Polska straciła niepodległość. Ostatnia jego powieść to powieść Bunt z 1924 roku. Musimy pamiętać, że poza tym, że to pisarz,
felietonista to też osoba, która bardzo mocno uczestniczyła w życiu politycznym, w życiu społecznym, udzielała się tam, była działaczem społecznym, politycznym i mocno wpływała na to, co się dzieje wokół niej. Między innymi zaraz w tych początkowych latach, rok 1919-1920, podróżował do Stanów Zjednoczonych, żeby niejako zdobyć pomoc dla tej Polski, która dopiero powstała. Zmarł 5 grudnia 1925 roku w Warszawie. Więc Władysław Reymont to jedna z tych kolejnych postaci twórców wywodzących się z XIX wieku, ale tworzących też na początku XX wieku, która mocno wpłynęła na polską historię, na polską literaturę, nie tylko oczywiście polską. Do tego Nagroda Nobla spowodowała, że Władysław Reymont był jedną z tych ważniejszych postaci. Musimy pamiętać, że Władysław Reymont świetnie przedstawiał te zmiany. Czy to w chłopach, to co się dzieje i to co się zmienia na przykład na wsi, ale też w ludzkiej naturze, ale też głównie, przynajmniej dla mnie, w Ziemi Obiecanej, gdzie pokazuje, jak ten człowiek potrafi się zmienić, jak zmienia się świat, jak kapitalizacja, przemysł zmienia człowieka, ale to można przełożyć na całą masę innych rzeczy, nie tylko na przykład na kapitalizm, czy też uprzemysłowienie. I właśnie on w swoich dziełach przekazywał, że to wszystko, co się wokół nas dzieje, się zmienia. No ale to już temat na inną dyskusję. Może kiedyś z biegiem czasu na tym kanale zaczniemy rozmawiać też o takich rzeczach jak na przykład chłopi, Ziemia Obiecana, Komediantka czy inne rzeczy, inne dzieła Reymonta, na przykład nowele, które śmiało można powiedzieć niosą ze sobą w niektórych przypadkach naprawdę potężną ilość informacji. A na dzisiaj bardzo dziękuję. Zapraszam oczywiście na inne materiały. Co niedziela coś takiego, biografia, życiorys, najważniejsze informacje takich ważnych osób, pisarzy, malarzy, ale też z biegiem czasu pojawią się inne osoby, może jacyś wynalazcy, naukowcy, nie tylko Polacy, to musimy pamiętać. Co piątek poczet władców polskich, czyli po kolei najważniejsze osoby w naszej historii, ci władcy, na początku książęta, królowie, ale później też dowódcy wojskowi, to oczywiście z biegiem czasu, a już niedługo mam nadzieję, że uda się w środku tygodnia wrzucać jakiś materiał o literaturze, czy to na przykład o chłopach, czy to o ogniem i mieczem, czy też na przykład o literaturze antycznej. A na dzisiaj dziękuję, zapraszam na inne materiały, zapraszam też na inne kanały, w końcu wrzucę linki do innych kanałów, ponieważ Ciekawski jak Polak o zwierzętach, projekt Ciekawość troszkę o nauce, Marcin Pasierb o żywieniu. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.